Cześć moje drogie, dzisiaj będzie filmik z makijażem. Dzisiaj pobawię się podkładem marki Catrice Truskin. No już na pewno o nim dużo słyszałyście. Ja o nim słyszałam już dawno temu na amerykańskim YouTubie. Tam wiecie, zawsze jest wszystko wcześniej. Zanim przyjdzie do nas, to tam już są wyprzedaży, już się tego pozbywają. I on numer 004 Neutral Porcelain. Standardowa pojemność, szklane opakowanie z pompką. Pierwsze wrażenie, jak widzicie, czyściutka pompka. Jeszcze tego nie używałam, kupiłam w Hebe na wyprzedaży. Podobno ma to być podkład z dobrym poziomem krycia od średniego po takie naprawdę już konkretne. Mamy tu m.in. kwas hialuronowy oraz inne składniki nawilżające, więc to ma być formuła bardzo wygodna dla naszej skóry, a jednocześnie dość dobrze kryjąca. I to ogólnie ma być podkład jak nasza skóra, tylko troszeczkę lepsza. Ja mam już przygotowaną buzię, mam na niej bazę z Bobbi Brown. Jest to baza nawilżająca z witaminą. Mam przygotowaną gąbeczkę z Glam Shopu, bardzo mięciutka i nie jestem do końca pewna, czy się mi sprawdzi z tym podkładem. I nałożę sobie jedną pompkę, zobaczymy jak to się będzie zachowywać, jaki ten poziom krycia będzie, no i wydajność. Moja buzia, jak widzicie, jest teraz trochę opalona, ponieważ słoneczko dość mocno grzeje. Używam SPF codziennie, używam Cosmelan, więc te moje plamy są trochę bledsze, ale jeszcze delikatnie widoczne na przykład na czole. Mam przygotowaną niestety półtorej pompki, tutaj się mi tak wylało. Konsystencja dość rzadka, lejąca, delikatna, jak testowałam, to faktycznie bardzo delikatne to wszystko jest. No i zaczynamy od policzków. Zobaczymy, jaki będzie poziom krycia, jak będzie się to rozprowadzać. Póki co wszystko fajnie, nie zastyga zbyt szybko, więc mamy chwilę, żeby to porządnie rozprowadzić. Ale jak widzę, to krycie nie jest aż tak strasznie tapetujące, czyli ma coś wspólnego z naturalnością faktycznie. I co myślicie? Moim zdaniem wygląda bardzo naturalnie. Jak tak troszeczkę dalej jestem od kamery, to wygląda tak, jakbym nie miała w ogóle żadnego makijażu na tej stronie, bo tu jeszcze nie mam nic, trochę lampa szaleje i odbija się mi od mojej buźki, ale jak ją przyciemniłam, to było to strasznie ciemno na buzi, więc zostawimy tak, jak jest. Ja tak patrząc na siebie w lusterku, bo mam tutaj takie małe lustereczko, mogę powiedzieć tak, wygląda bardzo naturalnie. Nie jest tak grubo ułożony, więc jeśli dorzucimy puder, to nie będzie efektu maski. Kolor na pewno trzeba dobrze dobrać. Nie jestem w stanie na razie powiedzieć, czy on zoksydował, bo póki co to stopił się idealnie z moim kolorem skóry, mimo iż buźka jest odrobinę ciemniejsza od reszty ciała. Nie ma żadnej widocznej linii, także idealnie się wblendował. Rozszerzone pory, jak widzicie, one są dość spore u mnie i dość widoczne. I wyglądają tak, że nie są zamaskowane, nie są wygładzone, ale nie są też bardzo podkreślone, więc odrobinę są przykryte. To powinno też być zaszpachlowane bazą wygładzającą wcześniej, jeśli bym chciała taki blur efekt, taki naprawdę mocno wygładzony uzyskać, ale naprawdę póki co wygląda super, jest to formuła, która nie jest lepka, nie jest taka tłusta, jest prawie niewyczuwalna na buzi, także nie wymaga dużego pudrowania. Ja mam skórę mieszaną, podrasowaną dobrze kremami, więc nie jest tak bardzo wysuszona, ale Cosmelan niestety suche skórki tworzy, bo wszystko się złuszcza i w tej partii tutaj mam taki placek, gdzie skóra jest faktycznie mocno łuszcząca się, więc tutaj jest to podkreślone, ale to nie jest wina podkładu, niestety każdy podkład praktycznie to podkreśli. Na tą chwilę powiem Wam tyle i teraz nałożę na drugą stronę, a co do wydajności, no to zużyłam półtorej pompki, czy nałożyłam półtorej pompki, zużyłam większą połowę, więc będę musiała chyba dołożyć na resztę twarzy i żeby to delikatnie przeciągnąć jeszcze na szyję, to mi pewnie braknie. Więc za chwilę będziemy bawić się konturowaniem i zobaczymy, jak to wygląda, gdy jest całość pomalowana. Faktycznie trochę brakło mi tego podkładu. Jeszcze jedna pompka była potrzebna, aby spokojnie wszystko przykryć, nie łatać jakieś tam drobne dziury. Wygląda ten podkład bardzo naturalnie, bardzo się mi podoba i tak naprawdę potrzebuję pudrowania głównie tylko na tej centralnej części twarzy, gdzie mam rozszerzone pory, gdzie skóra jest bardziej przetłuszczająca się później. Wygląda bardzo ładnie. Tutaj miałam łączenie tego podkładu i w sumie uzbierały się dwie warstwy. Nie podoba mi się to, ponieważ zaczyna być ten podkład tutaj bardziej widoczny.
widoczny, więc jeśli nie masz takiego zwyczaju dokładać w jakieś konkretne miejsca, nie masz problemu z trądzikiem, nie masz jakichś miejsc takich, które chcesz naprawdę na tip-top przykryć, no to myślę, że powinien ten podkład się sprawdzić i powinno to wyglądać całkiem ładnie, naturalnie. Teraz nałożę sobie bronzer kremowy z Chanel i mam nadzieję, że też wszystko fajnie się połączy. Nie oderwie się ten podkład, nie będzie się to wszystko dziwnie mieszać, kłócić ze sobą w tym miejscu, ale już tak na pierwszy rzut oka widzę, że jest wszystko w porządku i mam wrażenie, trochę takie dziwne wrażenie, że pracuję z makijażem, który jest już przypudrowany. Takie trochę tempo jest to. Ja nigdy nie miałam problemu z tym bronzerem, zawsze pięknie, gładko się mi rozprowadzał, a dzisiaj to jest po prostu tak, że tam gdzie go nałożę, tam on chce zostać i trudno się mi go blenduje. Bardzo dziwnie dzisiaj blendował mi się ten bronzer, nigdy nie miałam z nim takiego problemu, a dzisiaj to po prostu nie chciał się mi przyczepić do skóry. Także to jest jakieś faktycznie nietypowe zdarzenie u mnie, a mam ten bronzer już od wielu lat i naprawdę masę podkładów z nim testowałam i zawsze było tak samo, czyli okej, a dzisiaj jakoś tak inaczej. Mam tutaj paletkę z Huda, mam też tutaj kremowy rozświetlacz, który użyję. To jest ten tutaj w rogu. Jeszcze go nie używałam gąbeczką, także będzie to moje takie też pierwsze wrażenie i nie wiem w ogóle, jak to się będzie zachowywać na skórze. Mam nadzieję, że nie zrujnuje mi tego makijażu. Dużo osób sobie nie radziło z tym rozświetlaczem i sobie go nie chwaliło. I ja jestem też w tej grupie. Boże, drogi, jak on wygląda. Normalnie się mi ściastkował na sucho. Nie wiem, czy to mi się udało pokazać, ale po prostu wygląda paskudnie. Okropnie. Ale paskudztwo. Straszne. Spróbuję go nałożyć palcem z drugiej strony. Jak będzie tak samo, to będzie załamka, bo jest naprawdę piękny. Nie no, palcem jest troszeczkę lepiej, ale naprawdę no szału nie robi. Kurde mać, no popatrzcie na to, jakie to brzydkie jest. Pierwszy raz w życiu miałam taką sytuację, a ludzie narzekają na bekę, a tam to jest naprawdę o niebo lepsze. Jeszcze odrobinę dam tutaj. Uwielbiam rozświetlać w tym miejscu. Teraz to się wkurzyłam, bo to po prostu wygląda okropnie. Masakra. Ale już tak zostawimy. Nie będę już tego poprawiać ani ścierać, bo wyjdzie jeszcze gorzej. Zobaczymy, jak będzie po pudrowaniu i nałożę może jeszcze to na sucho. Może uda się to jakoś przykryć. I teraz przydałby mi się korektor i sobie nie wzięłam żadnego. Ale mam tutaj. Będę się trochę tłuc. Mam korektor z Maca. To jest taki korektor, który no jest okej, powiedzmy szału nie robi, ale to też nie jest nic nadzwyczajnego i on wymaga naprawdę super pudru, takiego bohatera wśród wszystkich pudrów, takiego świętego grala, bo w innym wypadku wyglądam jak stara baba, taka przepita, przemęczona, niewyspana i wszystko co złe to pod okiem się pokazuje. No i tak sobie patrzę teraz, jak to wszystko ogólnie wygląda. Całość mogę Wam teraz ocenić, całe konturowanie na mokro plus podkład. Dobrze, wszystko wygląda ok, oprócz tej strony, bo mi to zastygło na sucho. Po prostu tak się zważyło na sucho i paskudnie to wygląda. Podkład wygląda całkiem nieźle, wszystko fajnie. Na razie się nie zebrał mi w żadnych zmarszczkach, a mam ich wiele. Dobrze wygląda w rozszerzonych porach. To naprawdę jest miejsce takie, o którym nie powinno się mówić i używać się powinno jakiegoś filtra. No i korektor też dobrze połączył się z tym podkładem. Teraz przypudruję odrobiną pudru z NYC. Zacznijmy oczywiście od korektora i potem gąbeczką przypudruję całą resztę. Taką niewielką ilość tego pudru wtłoczę w to miejsce, tu gdzie mam rozszerzone pory, na nosie również. Tutaj na tych moich zmarszczkach najlepiej się mi to sprawdza. No i też odrobinę tutaj między brwiami. Bo jak dam zbyt dużo pudru tutaj, gdzie mam takie dwie zmarszczki, no to niestety potem wygląda to trochę gorzej. Lepiej tam sprawdza się pędzel. I na całą resztę oczywiście pędzel. Czy ja powiedziałam przed tym, że nałożę gąbeczkę na całą buzię? No i wygląda całkiem nieźle, oprócz tego miejsca tutaj. To jest puder bardzo delikatny, podobny do Diora. To jest dla mnie taki naprawdę dobry zamiennik za niewielkie pieniądze. Tak, nie wiem, czy ten puder jeszcze jest dostępny u nas w Polsce. Jest bardzo delikatny, nie jest nawet w odrobinie podobny do pudru ryżowego, więc to jest coś dla osób, które mają bardzo suchą skórę, nie potrzebują dużego, mocnego matu, więc dla delikatnej skóry dojrzałej
może się przydać. Teraz przyda mi się oczywiście bronzer i mam tutaj bronzer z Sephory, bardzo go lubię i nałożę go pędzelkiem skośnym oczywiście, odrobinkę i będziemy sobie tutaj nakładać na ten bronzer kremowy, który był wcześniej nałożony. Tak szczerze, to ja sobie zapomniałam, jaki on jest mocno napigmentowany i wyszły mi takie dzisiaj niezłe pucki podrasowane i przyda się mi też róż, a róż wezmę ten z Diora, bo widzę, mam go na wierzchu, nie będę szukać kolejnego. I to jest taki kolor, taki dość dzienny, staram się go zużyć, dokopałam się do dna w bocznej części, nie na środku, ale gdzieś tam jakoś tak dziwnie się mi ten pędzel układa i nałożę go tutaj odrobinę w tej przedniej części konturowania. I rozświetlacz wrócę do palety marki Huda Beauty i użyję ten taki truskawkowo-brzoskwiniowy kolor i nałożę go tutaj delikatnie, trochę na ten róż, trochę na bronzer, zrobimy taki bardziej glow policzek i też tak skupię się tutaj troszeczkę wyżej. I te rozświetlacze w pudrze są super, bardzo się mi podobają, dają ładną taflę, nie trzeba dużo nakładać, żeby efekt był taki właśnie jednolity, niebrokatowy, a ten kremowy to jest naprawdę nie dla mnie, nie lubię go, bo mnie wkurzył już dzisiaj, pierwszy raz go użyłam i palcem to jeszcze jako tako wygląda, ale to, co zrobił tutaj, to jest po prostu nie do przyjęcia. Ja jeszcze sobie skończę makijaż, ale naprawdę kreski mam dzisiaj cudowne. Mam dzisiaj dzień dobrych kresek i to się zdarza u mnie no chyba raz na 5 lat, bo dawno nie pamiętam, kiedy miałam ładne kreski zrobione, które się mi osobiście podobają. Zrobię też brwi, rzucę coś na usta i wrócę za chwilę. I czuję się jak milion dolarów w tym makijażu. Dorzuciłam migoczącą purpurę z Glam Shopu na dół. Użyłam jeszcze ten tusz z Eveline, który daje takie dość delikatne podkręcenie i pogrubienie na rzęsach. Pomada z Inglota, nie wiem czy nie przesadziłam z tymi brwiami, ale powiedzmy, że takie powinny być. I na ustach mam błyszczyk z Sephory, który nazywa się Oil Infusion, taki dość różowy, numer 07. I to jest mój makijaż kompletny na dzisiaj. I co o tym podkładzie Wam mogę powiedzieć? Muszę przyznać, że całkiem ładnie wygląda na tą chwilę. Ja Wam mogę go sprzedać, jak będzie zachowywał się w późniejszych godzinach. Napiszę Wam tutaj oczywiście na końcu, jak wyglądał po takich powiedzmy 4-5 godzinach. No i co? Fajny, fajny ten podkład jest, ładnie wygląda w kamerze. Nie podkreślił bardzo suchych skórek, które gdzieś tutaj są. One oczywiście będą widoczne, no bo to wszystko jest oderwane od skóry, nie jest to jednolite, ale wygląda całkiem nieźle. Rozszerzone pory nie wyglądają na większe, nie są też jakoś tak sztucznie zapchane i mam nadzieję, że nie będzie to wszystko napompowane w tym miejscu później. Nie użyłam żadnej bazy matującej, wygładzającej, więc tutaj też Wam nie powiem, jak to się zachowuje, ale użyłam na całą buźkę bazę nawilżającą, która jest dość psikuźna latem. Oj, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, ale już by to chyba dało znać, już by to jakoś było podkreślone. Na zmarszczkach też nie zebrał się, nie podkreślił, na czole też jest całkiem okej jeszcze, a to są takie dwa miejsca strategiczne pod względem załamywania się skóry u mnie i podkład też często polega już nawet przed pudrowaniem, już widać, że się zbiera w tych miejscach i wygląda to paskudnie, ale mam przeczucie, że będzie to dobry podkład, nawet na okres letni. Z dobrą bazą matującą albo mgiełką matującą powinien się sprawdzić. Dzisiaj to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dajcie znać, czy macie ten podkład, czego lubicie, a może się nie sprawdził. Pisz, jaki masz rodzaj skóry, co poszło nie tak. Będę bardzo wdzięczna za informacje. Dzisiaj to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!